Także cześć, ja jestem Bartek, a to jest mój motovlog. Dzisiaj pierwsza przejażdżka po moim wypadku. Mianowicie, co się stało, już wiecie w filmie, który macie podany, podlinkowany w opisie, co się stało, jak to wyglądało, co się stało z motocyklem. Dzisiaj już zrobimy sobie małe oględziny motocykla już po wypadku, bo po tym jak go w miarę tam poskładałem, co w nim się stało, co w nim poprawiałem, żeby po prostu, żebyście mieli na to wgląd. Dzisiaj taki krótki będzie odcinek. Raz, że nie mam dużo paliwa, dwa, że no po prostu jeszcze nie do końca jestem pewny swoich umiejętności na motocyklu po wypadku. Także dzisiaj po prostu taki krótki vlog, żebyście po prostu coś mieli. Dzisiaj mamy też dwie sprawy do omówienia, mianowicie mój kumpel dzisiaj ma 18, 18 maja, także wszystkiego najlepszego. Tam ci już życzenia składałem, prezent dostałeś. Mam nadzieję, że sam go nie wypijesz, poczekasz na mnie. Co jeszcze się zadziało? Mianowicie możemy świętować też 100 subskrypcji. W momencie nagrywania tego filmu 103 już, więc naprawdę się cieszę. 100 subskrypcji, 4,5 tysiąca wyświetleń. Mi się to podoba, jest naprawdę fajnie. Cieszę się z tego powodu. O czym jeszcze chciałem porozmawiać? Mianowicie od środy idę na prawo jazdy na samochód i na motocykl. Także całkiem spoko. No tutaj sobie zakręcę, po prostu chciałem się kawałek przejechać. Jest ogólnie moja pierwsza przejażdżka po wypadku. Jeszcze sobie poprawię lusterko. W prawym nic nie widzę. I wykręcamy. Tyk, delikatnie. Spróbuję coś zrobić. Już coraz lepiej mi to wheelie wychodzi. Co prawda dopiero się uczę, więc jeszcze nie jest to takie prawdziwe wheelie, więc nie hejtujcie w komentarzach. Poza tym to jest tylko romet, to nie ma jakiejś dużej mocy, żeby poderwać te 117 kg plus mnie na koło. No i co jeszcze chciałem powiedzieć? Teraz się gdzieś zatrzymamy, zrobimy te krótkie oględziny tego motocykla, żebyście więcej właśnie zobaczyli. I wam jeszcze powiem jedną rzecz, mianowicie co się jeszcze stało. Stało się mianowicie jeszcze to, że wydaje mi się, że kierownica jest zdecydowanie niżej. Tego jestem wręcz prawie pewien, że ta kierownica jest niżej. Jakiś tutaj zjazd by się przydał, że muszę się zatrzymać tak całkiem. 6, a to z tyłu od stelaży, od kufra. Także nie ma się co martwić. Dobra, tylko możemy się spieszyć. Nie dużo, ale zawsze. Nie widzę żadnego fajnego miejsca, gdzie mógłbym się zatrzymać. I sobie właśnie chyba zawrócimy. Tak zrobimy. Ciekawe, czy mi starczy paliwa, bo mam już naprawdę. Wyskoczyła jedynka. Jakieś fajne miejsce się przydało tutaj. No w sumie mogłoby być i tu. Także też sobie tutaj zawrócimy, nic za nami nie jedzie. Chyba nie. Także spoko. Sobie zjedziemy. Zgaszę motocykl. I wam opowiem co i jak. Uff, było blisko. Dobra, już stoi stabilnie, więc git. Co się stało tak dokładnie? Tutaj podnóżek wygiął się do góry, już to trochę poprawiłem. Dźwignia zmiany biegów też się wygięła. Mianowicie łańcuch rozluźnił się całkowicie, musiałem go z powrotem naciągnąć. To jakaś żyłka, co to było? Naciągnąłem łańcuch, co się jeszcze stało? Wygięła się kierownica, jak tutaj widzieliście. Tutaj te uchwyty wszystkie po prostu były tak do dołu, w sensie no po prostu się przestawiły tutaj i tutaj. No jak to wiadomo, lusterka też się poprzestawiały.
co jeszcze się stało tutaj, mianowicie spawałem, no ale ten spaw już puścił, nie wiem czy to widzicie, wydaje mi się, że widać, to jeszcze się trzyma tymi resztkami, ale to mało, tutaj jeszcze po prostu plastiki się trochę nadłamały. W sumie to chyba wszystko. Jest godzina 18:44. Wszystko się nagrywa. Tata dzwonił, ale to nieważne. O nie, będą się to zamazać na odcinku. Jeszcze się kawałek przejedziemy w tamtą stronę z powrotem i będę kończył tego vloga. Po prostu chciałem wam pokazać mniej więcej, co się stało. No. Zapłon. Nic nie jedzie. Nic nie jedzie. No to my jedziemy, jak nic nie jedzie. Zawracam, więc sobie myślę, że dogonimy tamten sprzęcik i sobie ogarniemy, co to było. Na szybce. Oj, dobra, nie wiem gdzie on pojechał. Trudno. Ja się zatrzymam. No i będę kończył tego vloga. Także trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. No i cześć, no. Świętujemy 100 subskrypcji, jeszcze raz dzięki. Także jeśli materiał Ci się spodobał, pamiętaj, aby zasubskrybować kanał. Ja w tym momencie będę kończył ten materiał. Zdajemy sobie jeszcze rękawice. Spojrzę się w tą stronę, w tamtą, coś jedzie. No i dobra, ja w tym momencie kończę ten odcinek. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.